Ej, tam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Pan Radomisat, jest kolejny odcinek z Simona Fratrainerowi. Dwa w dzisiejszym odcinku. Prowadzimy dyżur na stacji Czerwień. Ej, tak, dobrze. Oczywiście ktoś coś napisał. Przechodzimy się na 10. Na ciebie pociąg. Rozkładzie całe szczęście. Czemu jedzie opuścić? Już powinien to być na stacji. Czemu go nie ma? No czyli są chyba te semafory, nie? Trzeba się stało 81, będzie stąd na 26. Trzy, osiem, sto, osiem, osiem, jeden, możemy wprowadzić godzinkę. O, no pewnie nie dojedzie. Otóż, tak ten automat nie podałem, żeby tego tu sobie wpuścić. Tak bardzo pokazuję, że tego tu sobie wpuścić i tędy pojechać, o tym już by sobie na manewrze mógł tutaj dojechać, ale... No, cóż, niestety nie dojechał. A no tutaj mam plan. Elka na SP.
Hiç bana da no niestety zostałem tylko dwa pociągi w rozkładzie. To widzę. Teraz będzie trochę mniej roboty. Gdzieś tak o 20:40 zamkniemy też sobie spałem, żeby już... aby na pewno nikt do nas nie wszedł. Dobra. Mam ten stary. Mówię, czeka jeszcze. Dobra. Zepniemy ładnie sobie po prostu kółeczkę. No i tak to wygląda, drodzy Państwo. Wygląda jak dyżury wtedy. To. Wiem, że mało się odzywam, ale... No cóż. To liczę. No ja teraz tak widzę, że wy, drodzy Państwo, nie widzicie do końca wszystkiego, co byście mieli widzieć. A czemu oczywiście nie mam zielonego pojęcia? Po prostu cały czas mi tu coś nie pasuje. Niby doszedłem dzisiaj do tego, że można sobie powiększyć to okienko. Ale jednej nie można było. No ale cóż, na to poradzi. System jest. Czekamy, aż pan ładnie wiedzie. Ładnie tam wjeżdżę. To ją trochę. Maszynistę, w którym wyjrzę, można iść tak właściwie, jak się boję też mniej czasu.
Wręczają się mamy dużo, a na dyżurnego jeszcze mamy dużo czasu i określony czas. Wasze liście można zawsze usunąć rozchodnie, a dyżurnemu, no, jak na przykład się zrezygnował po jakimś czasie, że chce jednak wyjść i mu jeszcze 15 rozkładów, no, miałoby ciężko. No i mówię ładnie pana. Ja mam tu ustawiony na tor 114, tak? Tak by było, nie? Możesz pan tam wyjechać? A pan sobie wyszedł. I on miał jechać na bok. Taki był plan. No, cię można było wyjść, ale jest też. Dobra. Jeszcze z tym. No i też. Coś się wykolej. Cóż, coś się wykolej. Na razie żadnych pociągów nie widzę na horyzoncie. Niestety. No cóż, drodzy Państwo, ja że zostały dwa pociągi. 154220. Nie wiadomo, czy on w ogóle się tu pojawi. Ale chyba zostaje nic, jak tylko zakończę dzisiejszy odcinek. Serię całych odcinków. Dyżurnego ruchu w Czerwinie, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.